Cześć! Zgodnie z zapowiedzią sprzed majówki wracam do Was ze szczegółami zabawy z Oppo Reno 3. Przypomnę, możecie zostać testerem Oppo Reno 3, a co najważniejsze, po teście Oppo Reno 3 zostanie z Wami. Co trzeba zrobić? Musicie wymyśleć własną formułę testu Oppo Reno 3, czyli to, jak byście chcieli przetestować ten telefon, co byście chcieli w nim przetestować i co byście chcieli opisać. Producent sugeruje, abyście skupili się na możliwościach fotograficznych Oppo Reno 3, a także na haśle, które promuje ten telefon, wyraźnie ujmując. Możecie opisać na przykład tryb nocny Ultra Dark, ale równie dobrze możecie też na przykład opisać szybkie ładowanie. To Wy wybieracie, Wy decydujecie, co i jak chcecie testować. Na Wasze propozycje czekamy od dzisiaj, od 20 aż do 21 maja do godziny 12. Nadsyłajcie je na adres naszej redakcji, który znajdziecie w opisie tego filmu. Pamiętajcie jednak o tym, że jeśli wybierzemy Waszą propozycję, to będziecie musieli przeprowadzić ten test i przesłać jego wyniki do nas. Przypominam, na propozycję testów, jakie zamierzacie zrealizować, czekamy wyłącznie pod adresem e-mailowym mgsm@mgsm.pl do 21 maja. To ma być fajne, to ma być zabawne, to ma być kreatywne, pomysłowe, a przede wszystkim Wasze, szczere i prawdziwe. O to w tym wszystkim chodzi. I pamiętajcie, bawimy się razem, a liczy się treść, nie forma. A zatem zaczynamy. Bierzcie się do roboty i przesyłajcie propozycje. Przypominam, adres, na który macie nadsyłać propozycje, znajduje się w opisie filmu, zaraz pod filmem i tam również znajdziecie link do regulaminu całej zabawy, bo regulamin też jest ważny. Autora zwycięskiej propozycji wyłonimy w kilka dni po 21 maja. Potem autor otrzyma testowy egzemplarz Reno 3 i będzie mógł zrealizować swój pomysł. Poza możliwością zdobycia smartfonu możecie również zdobyć sławę, fame i szacun na dzielni, bo Wasze prace będą opublikowane w naszym serwisie, a także w social mediach firmy Oppo. No to cóż, do roboty. No i do zobaczenia. Cześć.